pierwszym turnieju Grand Prix Jaworzna w grach podwójnych wzięło udział blisko 50 zawodniczek i 50 zawodników. Większość startujących pochodzi z regionu śląskiego, m.in. z Katowic, Dąbrowy Górniczej, Radziąkowa czy Tarnowskich Gór, ale obecna była oczywiście silna i przeważająca grupa zawodników KS Woland. Nasz klub zreaktywowaliśmy od jesieni. Do dnia dzisiejszego w naszym klubie już mamy 40 zawodników. Jest to duża liczba. Dzisiaj prawie wszyscy uczestniczymy. W turnieju obowiązywał system gier grupowo-pucharowy. Każdy z zawodników rozegrał minimum 3 mecze w jednej kategorii. Dla niektórych zawodników KS Woland były to pierwsze zmagania i jak stwierdzili, nie mogą się już doczekać kolejnego turnieju. W turnieju brali udział zarówno doświadczeni, jak i mniej doświadczeni zawodnicy. Spróbować mógł każdy. Czy to ktoś ma 20 lat, czy 40, tu mamy taką rozpiętość wiekową, że to różne pary grają. Różnie się połączyli wiekowo, gramy miksty, a więc kobieta z mężczyzną, gramy deble mężczyzn, deble kobiet, a więc wszyscy są zadowoleni, uważam. Ostatecznie w klasyfikacji debla kobiet wygrała para Agnieszka Czcionkowska i Anna Czcionkowska z Olkusza. Na trzecim miejscu uplasowała się para z Jaworzna, Katarzyna Dubiel i Anna Czupioł. W mikście wygrała Marta Wysypał z Sebastianem Koniecznym, a w deblu mężczyzn para Łukasz Urbanik i Paweł Gasiniec. Dariusz Opatrzyk zachęca wszystkie osoby, które chcą rozpocząć grę w badmintona, do treningów klubu sportowego Woland. Gdyby tu chciał zacząć naukę gry w badmintona, zapraszam na naszą stronę internetową KS Woland. Tam wszystko jest napisane, są podane numery telefonu. Ogólnie mamy treningi 2 razy w tygodniu dla 3 grup wiekowych. Wszystkie informacje, telefon, proszę dzwonić, zapraszamy. W klubie trenuje kilka doświadczonych osób, które regularnie startują w turniejach na wysokim poziomie. My też jeździmy sobie poza miasto nasze, uczestniczymy w turniejach bardziej singlowych, bo ja chcę przypomnieć, że my tu robimy gry podwójne, miksty, deble, tak? A jeździmy na gry pojedyncze, przykładowo do Łazic, do Radziąkowa czy do Katowic. Zapraszamy wszystkich chętnych amatorów badmintona do udziału w drugim turnieju, który już za 3 tygodnie, 18 października.